wesoły pudel, czarne stworzenie, które uwielbia pisać książki ze mną. To wygląda w ten sposób, że kiedy ja sobie próbuję wymyślić książkę albo mam jakiś pomysł na książkę, który mnie się wydaje już gotowym pomysłem, czyli nic, tylko usiąść i pisać, to moje stworzenie, nawiasem, ten pies nazywa się Miłek. Za sekundę wam powiem dlaczego. Mówi, trzeba wprowadzić poprawki. Bo wiesz, no, w tej książce pomysł jest dobry, ale tutaj nie ma żadnego psa. Słuchajcie, w większości moich książek dla dzieci, dla młodzieży, jednym z bohaterów jest pies. Właściwie każda książka każdego autora ma swoją historię i może warto czasem posłuchać opowieści o tym, jakie historie towarzyszą książkom. Bo tego pewnie nie wiecie, albo przynajmniej część z was nie wie, że to nie jest tak prosto, że książka się po prostu pisze. Książka się nie pisze sama. Książkę pisze ktoś, pisze kiedyś, a czasem za kogoś książkę pisze pies, przynajmniej w części. Roku, czyli od momentu ukazania się pierwszej książki dla dzieci, dla młodzieży, ile książek napisałem dla was, a ile napisałem dla dorosłych, to chyba w tym momencie, teraz, w tym ostatnim czasie, bardziej wolę pisać dla was. Może też dlatego, że to mi się wydaje ważniejsze. Dlatego, że trafiam na tematy, które wydają mi się ważne. Te tematy, których nie widzę w książkach napisanych przez innych. Więc tak można, słuchajcie, powiedzieć z wahaniem, że może w tej chwili bardziej lubię pisać dla was.